Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty i przespałem się, słuchajcie, w domu młynarza. Jak widać, no, bardzo, bardzo fajny jest. I chciałbym właśnie, ten dom młynarza nazwać właśnie domem młynarza. Może to masło maślane, ale... Bez polskich znaków oczywiście, bo z polskimi znakami to nas gdzieś tam znowu wywali. No i okej. Tymczasowo to jest dom młynarza, bo później nazwiemy pewnie imionami. Tak jak wszystkie domy oczywiście, których nie nazwałem. Natomiast mamy poranek, no i co my tutaj możemy powiedzmy zrobić, bo czy my mamy jakieś dekoracje, które można byłoby... umieścić. Myślę, że jak dom młynarza, to on by mógł mieć, załóżmy, nie wiem, wychodek gdzieś. Wy to tak, a wiecie co, może ten wychodek tutaj. A nie, tutaj to na ulicy to może niekoniecznie, ale tutaj przy stole też nie. O, oh, shit. I to dosłownie. Nie mam gdzie wychodka dać. Ajajajajaj. No, dobra, to zrezygnuję z wychodka. Natomiast mogę umieścić taki oto tutaj wóz. A może nawet i dwa. Bo to w końcu młynarz, nie? Na bogato. Dalej. Moglibyśmy umieścić mu jakieś worki, no bo to skoro młynarz, to pewnie mąkę tutaj by miało. Oczywiście zaraz ktoś napisze, że ale to bardziej przy młynie by trzeba było. Tak, tak, tam też będziemy robić, bo ale młyn trzeba poprawić. Właściwie to trzeba ogrodzenie poprawić ze względu na fakt, że ktoś z Państwa tam słusznie zauważył, jeden z widzów, że no przecież wozem to jakaś brama by się przydała, jak ktoś przyjedzie, nie? I takie tu oto chocki klocki. No ale okej. Dobrze, dalej. Co by tu jeszcze można? Latarenki, ale to latarenki to nie teraz. O, jakieś miejsce na ognisko można byłoby mu zrobić. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Jakieś takie miejsce na ognisko tutaj koło domu, żeby można było sobie, nie wiem, załóżmy kiełbaski usmażyć, nie? Ja bym tutaj mu dał o, takie ławeczki. Jedna. I druga. No, to tylko młynarz ma takie coś. Myślę, że nawet spoko, że coś takiego tutaj jest. No i dobra. No to teraz tak. Dom młynarza stoi, natomiast my potrzebujemy w tej chwili jakiegoś młynarza, oczywiście. Przyjąć do wiochy. Żeby robił, nie? Czekajcie, bo gdzie jest piastowia? Bo się pogubiłem trochę. A, trochę trzeba przelecieć. No to nic. Zaraz tam ogarniemy. Polecimy w kierunku piastowi. Przez pola. Czemu nie? Przy okazji zobaczę, jak tam z żytem. Boże, ale mnie, kurczę, to gardło to mi nie da spokoju. Dobra, oni jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby obsiać do końca pola. A wiecie co? Niech już będzie po waszemu. Naprawdę żeś to zrobiła? No czemu ty tam? No. No już się, wiem, że się podjarałaś na mój widok, ale bez przesady. Dobrze, pojadymy. A wiecie co, tak w kwestii formalnej, tak wam powiem, że jakby tutaj wozy doszły, to te mosty to tak trochę za wąskie chyba, nie? Jakby wozy doszły do tutaj, tak żeby można było ogarniać temat. My jedziemy teraz, drodzy Państwo, do ogniska. O, tutaj normalnie jakie koczowisko. Jedziemy do ogniska w Piastowi, żeby zobaczyć, czy tam ktoś będzie ciekawy siedział, kto będzie miał tam przynajmniej dwójkę w produkcję i będzie mężczyzną, ponieważ no, panie... mają tendencję do zachodzenia w ciąże, w związku z powyższym nie chcę młynarza stracić.
I dobra, jakieś gamonie tu siedzą. Produkcja, dwójeczka, okej, okay, dobra, to chociaż nie wiem właściwie, czy to dwójeczka, czy to ma być w produkcję, czy to ma być w rolnictwo, nie wiem jak to jest traktowane. Ale Ingolf, Jutrogost siedzi. Tu Godzisława jaka jest, kurczę, wypasiona w wydobycie. Dobra. Jutro goście. Zapraszam. Przypiszemy mu w takim razie dom młynarza. Jutro gost. Gdzie jesteś? Przypisz dom. Dom młynarza. Okej. Okay. I wolne miejsce pracy to będzie młyn. I tutaj tylko jeden młynarz może robić. W rolnictwo widzicie, jednak. No okej. Okay. No dobrze, to on w rolnictwo też tam ma dwójeczkę, bo już tak wybrałem, żeby miał. Tylko teraz, jak to się... O, jeszcze raz. I produkcja? A to nie produkcja jest? O. A to ciekawe, w rolnictwie młyn jest? O, w rolnictwie. No dobrze, zobaczmy. I teraz tak, brak zadań. Mąka. No to ciekawe. To jest mąka. To jest pszenica. A my chcielibyśmy, chociaż wiecie co, z tej, nie, pszenicy nie będę na razie wykorzystywał, bo pszenicę to trzeba obsiać najpierw na wiosnę. Tu mamy owies i tu mamy żyto. Jak widać to z żyta, to tu z pszenicy rozumiem, że to jest razy 15 worków, czy jak to, jak ja mam to interpretować w ogóle? A że z żyta 12? No ciekawe, ale dobrze. Zobaczmy, ile tego będzie przy obecnych dwóch punktach w rolnictwo. 11 worów. No dobrze, niech tak mu tam będzie. Okej, oczywiście jakąś małżonkę by mu można było ogarnąć, natomiast zanim to nastąpi, to ja widzę, czekajcie, że tutaj Ewalda ma trójeczkę, jeżeli chodzi o wędkarstwo, tak powiedzmy. Więc można ją do rybaka ogarnąć, ale... Zanim to nastąpi, do tego rybaka ogarnę. Wiesz co, dlaczego ja z buta biegnę? No, chodź tu. I ciśniem. Uważaj, bo jadę do twojego przyszłego męża. Jadę, bo muszę tam... Oj. Kuźwa. Gdzie ten rybak? A, tam jest dom rybaka, dobra. Teraz ogarniemy temat. Gdzieś tu zaparkuję koło posesji, bo nie chcę mu tam wjeżdżać. Tam się ciężko parkuje, bo te sieci, można się zaplątać. Dobrze. I zarządzaj. Dobrowit. Okej. To tutaj niech będzie... Oj, nie to chciałem. To tutaj niech będzie rybak. Okej, to będę wiedział dokładnie, który dom jej przypisał. Chociaż mogłem ją przypisać już stąd, tak? Ale już dobra. Chodź, Ewaldo. Oj, ale czekajcie, ten dobrowit to ile on ma lat? Dobrowit. 22, a ona ma 3 dychy. No dobra, no. Generalnie dobrowit musi lubić starsze, więc no, to już nie ma wyjścia raczej. Rybak. Proszę uprzejmie. I teraz tak, czy w chacie rybaka
jesteśmy w stanie łowiectwo. A, jesteśmy w stanie dwoje przypiąć, czyli oni będą sobie robić razem. No i mnie się to podoba. Chata rybacka 2. Proszę uprzejmie. I tutaj załóżmy, że z żona z mężem będą cisnąć, nie? I teraz jeszcze raz, bo się tam zresetowało już, to możemy wejść w chatkę rybacką i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeśli mowa o rybach. 31 ryb. Ale ja bym to troszeczkę inaczej zrobił, bo te ryby nie są do końca przez nas używane. Mamy trzy gatunki, jak widzimy. Szczupak, płoci i okoń. Więc ja bym to zrobił tak. Tutaj, jeżeli chodzi o płotki, dał 30%. Okonki też 30%. Aha, no to muszę zjechać, chuźwa, pabelusy. Jeszcze. Tu też 30%. O. I tu będzie 16%. Tu już będzie 40%. Nie no, dobry jestem w tych rachunkach. No dobra, chyba tak będzie dobrze. Nie wiem, co wy na to. No dobrze. I teraz tak. Aha, jeszcze. My musimy zabronić naszym dziubasom konsumpcji mąki. Gdzie ta mąka jest? To nie jest alfabetycznie. Gdzie jest mąka? Pewnie już minąłem, nie? Nie ma mąki? Nie. A, czyli mąka jako mąka nie występuje tutaj, tak? Jak rozumiem. Czyli to wówczas byłoby w magazynie zasobów, a nie jedzenia. Ale jeszcze zasoby wody sprawdzę, bo tu różne dziwne rzeczy są czasami. Mąka? Nie ma. No to dobrze, to jak nie ma, to gitara mnie to pasuje. No i jest. No i nie mają kwiatków już. A, tu też nie mają kwiatków. Nie wiedzieć czemu. Wy macie jakieś tam swoje teorie na ten temat, że zabierają, że coś tam, że curawianki. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. A, tam widzę, że kwiatków też chyba nimu. To byśmy mieli, tak? I teraz rzecz jest następująca. Jeżeli chodzi o kwestię dalej młyna, bo dzisiaj taki właśnie, taka jest właśnie tematyka odcinka, to możemy zobaczyć, czy my w ogóle jakąś mąkę mamy. Klaczko, poczekaj chwilkę, poczekaj. Czyli tak, rybak ma żonę już. Jeszcze nie ma, ale to powiedzmy, że ma. Zaraz mi się młotki skończą. Aha, nie, bo oni żelazne sprzedają, a to jeszcze się nie skończą. Szukamy mąki. Mamy 12 sztuk mąki. I teraz możemy skoczyć, słuchajcie, do powiedzmy, nie wiem, do kuchni, nie? Bo to w kuchni będzie tam jakiś chlebek pieczony. Najbliższą kuchnię mamy tutaj. Ale lepsza jest kuchnia, która jest tam niżej, bo tam jest bardzo blisko magazyn zasobów. Ale zaparkowałem. No i dobra, i zobaczmy, jakby to tu można było... O, chleby. I teraz tak, tutaj mamy chleb za 9, ok. Tu 13, 50, 40, 30, 22, 20, to już bułka jest, i 22. Czyli ten jest najdroższy, wieloziarnisty, ale my tutaj byśmy potrzebowali mało, że mąki, to jeszcze dodatkowo ziaren. No i jaja będą potrzebne. A, czekajcie, bo...
To jest co? Podpłomek z cebulą. Tutaj chleb. Chleb pszenny. Czyli chleb żytni. A no właśnie, czyli jak widać, to nie tylko mąka jako mąka, ale również i konkretne ziarna są potrzebne. No i jaja. Dobrze. Trzeba będzie zobaczyć, ile mamy jajek. Jajo. No, nie, no, nie jest źle. Dobrze, ja bym wziął jajo. Okej. Okay. Tutaj troszeczkę tych jajek jest. Zobaczcie, ile kapuchy. Dobra. Dalej. A to ja bym... Czekajcie, czy na dole rzeczywiście kuchnia jest? Bo to teraz... A stoi jeszcze. Okej. Okay. Tu by można było magazyn zasobów postawić też, bo... No wiadomo, nie? Zawsze bliżej. Co oni mi tam jeszcze kazali, bo kuźwa, no i widzicie, zapomniałem. Chleb. To żyto miało być, tak? Odblokuj ten przepis w ogóle. Wiadro z wodą, okej, dwa jaja. A to możemy robić. To nasz pierwszy chlebek, drodzy państwo. Dużo nas do pieczenia chleba. No. O, długo się piecze. Ale za to, jaki będzie pyszny. Zobaczcie. Elegancko. Elegancko. 7 chlebów udało się upiec. To ja im to wrzucę. I niech mają do jedzonka chleb żytni, proszę bardzo. Jak elegancko to wszystko tutaj wyszło. Oczywiście, no nie za dużo, ale to pierwsi szczęśliwcy, którzy będą mogli chleb w Pabellandii skonsumować, to będzie ich 7. Zakładam, że zarówno panie, jak i panowie tutaj ogarną temat. No w porządku. A, tu, no skoro już jest kobita też, no to i drugą michę by wypadało dać, nie? Drewniana miska. Jedną wyrzuć. Okej. I postawmy ją gdzieś. Może tutaj. Do tego też łyżeczka by się przydała. Drewniana łyżka. Proszę uprzejmie. O. Delikatnie, delikatnie. Okej, okay, leży. I jakiś, no bo tutaj miód pitny jest, tak, postawiony, no to i kufel by się jakiś przydał, no to jak on ma pić, czy ja mam jakiś kufel? Gliniany wazon. Nie, kufla chyba nie mam. Trzeba byłoby w takim razie sorry, zrobić. Ale wydaje mi się, że to dobry pomysł jest, no bo to jak bez kufla? Chodźcie, idziemy. Zrobimy kufel. Daleko nie ma. A, tylko czy ja glinę mam? A właśnie. Zaraz, kuźwa, drugą stronę cisną. Dawaj tę glinę. O. No i dobra. Nie wiem, czy to tylko glina tam jest potrzebna, czy coś jeszcze będzie potrzebne, ale jak na razie to... Gliniany kufel. To ja troszeczkę więcej tych kufli zrobię, bo być może gdzieś jeszcze trzeba będzie postawić. No, na pewno tam na tych stołach w tawernie, bo się w końcu trzeba za nie zabrać. Dobra, to mamy. Okej. Okay. Bo to wiecie, my te stoły w tawernie, tam żeśmy chyba jeden udekorowali, a reszta tak nie za bardzo, no tylko obrusy i wazony stoją. A jeżeli chodzi o jakiekolwiek tam naczynia, no to nie. No i już. I weźmiemy tutaj gliniany kufel. Pyk i ciach. I postawmy go
gdzieś, może gdzieś tu. Pani chyba też chętnie się napije po pracy. Zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze gliniane miski miałem. Uchem tutaj w kierunku konsumenta. Konsumentki. No i takie coś tutaj, proszę bardzo. Czyż to nie jest piękne, moi drodzy parafianie? No, kuźwa, nie strasz mnie. Dobra, jadymy do młyna. Jadymy do młyna, bo tam marudziliście, to trzeba przerobić te bramę. Tutaj chyba drogę trzeba będzie puścić, słuchajcie, no bo to już będzie takie, kurcze, aha. Dobrze, czyli jednak częściowo po polu trzeba będzie cisnąć. Słuchaj, już się spociłaś, no już. Nie denerwuj się. Okej. Ach, niefortunnie tego chunia tutaj zaparkowałem. Jedź dalej. Wiśta. Zobaczcie, jak tutaj elegancko, kurczę, te ruiny się wkomponowują w tę moją wiochę. A ktoś tam z państwa skansen w ogóle zrobił, bo się tam chwalił, nie? Dobrze. To teraz tak. Jakby to zrobić? Furtka może być, ta bramka może być tam z tamtej strony, nie? To akurat wydaje mi się, że nie będzie przeszkadzało. Natomiast tutaj, popatrzmy, brama, powiedzmy, to jest z desek, taka, o. To jest ta duża taka, nie? Ale płot jest zdecydowanie mniejszy. Nie, czekajcie, inaczej to zrobię. Inaczej to zrobię. No bo to... Tak być nie może. Jeszcze raz, bramka. Ta z desek. I zróbmy to może jakoś o tako. Albo nie, dłużej nie będę dawał. Jeszcze inaczej. To jest płotek. Płoty z desek. I to był chyba ten. To zróbmy to może... Na tej zasadzie. No teraz tak dojść tutaj równo z tym, to nie będzie takie hop-siu, pani hip-hop. Właśnie. Ale spróbujmy. Jak to wyjdzie? O. I po prostu tutaj będzie taki otwarty wjazd. To w takim razie ja bym tu jeszcze machnął dróżkę. Jak to, no tak, żeby to było prosto, tak? Prosto aż dotąd. Będzie raz. Jeszcze tu obok druga. Bo to wiadomo, wozy mają wjeżdżać, nie? No daj jeszcze. O, i co wy na to? Myślę, że coś takiego będzie dobrym rozwiązaniem. Czyli, drogi widzu, który tam pisałeś o tym, że
nie wiem, czy to Andrzej pisał, czy kto to pisał, nie pamiętam, ale już wjazd tutaj jest, także można spokojnie wjeżdżać. No i nie wiem, i tutaj chyba wóz też by się przydał jakiś, nie? No, niech sobie w ten sposób stoi. No to tak prowizorycznie. Jeszcze worków nigdzie nie będę układał. Natomiast no, ja się bardzo cieszę z tego, że już tak na dobrą sprawę młyn pracuje, bo no wiadomo, będzie mąka, będzie chlebek i mieszkańcy będą bardziej zadowoleni. No, fajnie. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.